Hej, siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku z cyklu Zagrania sobie w GTA 5. Najbardziej chyba wyczekiwany Let's Play, zaraz po The Last of Us na moim kanale. Chyba najbardziej oczekiwana gra przez chyba największą ilość tutaj graczy, ponieważ gra bije rekordy sprzedawalności. W końcu mam okazję pograć, w końcu mam w łapach swoich tą grę i mogę sobie zagrać i jednocześnie też pokazywać wam. Powiem tak, szybkie informacje, ponieważ nie chcę zanudzać, chcecie pewnie zacząć gameplay z gry, więc tutaj szybkie informacje. Potrzebujecie 8 GB pamięci na dysku, ewentualnie pendrive odpowiednio skonfigurowany. Jak pendrive się konfiguruje, macie gdzieś w adaptacji link do mojego poradnika. To jest konieczne, nie da się tego pominąć, ponieważ z jednej płytki instalujemy tutaj różne informacje o grze, a z drugiej po prostu gramy sobie. Polecam od razu instalować dwie płytki, ponieważ zdecydowanie to skróci nam tutaj ładowanie gry, gra będzie płynniejsza. Więc potrzebujecie obojętnie jakiego Xboxa z 8 GB pamięci. Tak samo w przypadku PlayStation 3, chociaż PlayStation 3 chyba ma wbudowane 12 tak podstawowej pamięci, więc spokojnie to wystarczy. Gdziekolwiek kupicie grę oprócz Japonii, zawsze będzie język polski, więc jak kupiliście na Amazonie, to tak macie i tak polski język, tak więc jeśli o to chodzi, to tutaj martwić się nie musicie, a gra była tańsza z tego co widziałem. Cena gry 199 zł w Empiku. Aktualnie nie wiem, czy ta cena się będzie utrzymywała, czy będzie większa. W innych sklepach 229, to jest taki, wydaje mi się, standard, jeśli chodzi o produkcję GTA, produkcję tych lepszych gier. To chyba tyle. Aha, o grze nic nie czytałem, ponieważ chciałem sobie psuć zabawę, więc wszystkie nowości, które zobaczę w tej grze, pewnie będą mnie jarały, więc tutaj też miejcie do tego dystans, bo naprawdę będę pewnie się cieszył jak głupi, jak zobaczę każdą najmniejszą rzecz, która będzie mnie cieszyła. Tak więc dobra, bez przedłużania, bo to jest bez sensu, uruchamiamy sobie grę. Zaraz pojawi się właśnie ekran ładowania. No nie chcę o grze mówić, bo kurczę, po co mówić o grze, skoro każdy wie, co to GTA. Każdy pewnie czytał wiele informacji na ten temat, tak więc wyruszamy do świata GTA i zostaniemy tu kilkanaście godzin. Bo nie zamierzam tutaj sobie robić przerwy, ja będę grał w grę od samego początku do samego końca. Myślę, że 30 godzin to jest minimum takie. Ja mam wszystko przygotowane, jestem sam w domu, Karolina wyjechała na wycieczkę jakąś tam ze studiów, znaczy bardziej terenowe zajęcia, więc jestem sam, mogę grać całe 30 godzin. Myślę, że tyle będzie tutaj minimum. Dobra, ruszamy, nic więcej nie będę mówił. 9 lat wcześniej. No dobra, tutaj z grubej rury zaczynamy ten let's play, ten gameplay cały. Więc pierwsze tutaj rzuca mi się w oczy to, że mapka jest kwadratowa, nie taka okrągła jak zazwyczaj było, ale reszta nie będzie mi przeszkadzało. Okej, mamy tutaj coś zrobić, więc już więcej nie będę gadał. Sit tight. I'll handle the blasting. Don't blow yourself up. Pay attention. Hurry. What's he in doing? In the back. Come on. He's gonna kill us in here. Leave us alone. Ja na razie się poruszyć nie mogę, ale to pewnie jest tak specjalnie w tej grze, aby nigdzie nie odszedł. All set. Phone it in. I'm making the call. Czekajcie, ja chcę popatrzeć, co to w ogóle jest, a nie od razu będę detonował ładunki wybuchowe. Bobcat, tutaj chyba taki też. Dużo w GTA jest rzeczy. Albo dobra. Zaraz coś tutaj się zepsuje i misja będzie nieudana. Detonujemy sobie. Wow. Rozpierdziel mamy tutaj od samego początku. Okej, okay, idziemy po tą gotówkę, która tutaj w tym banku jest. Bardziej safe. Zobaczymy zaraz, ile jej tu będzie. No one's crazy. I think. Be cool. That's right, pal. I'm fucking crazy. Oh boy. All right, look. You want to live? Tell me you want to live. Work this out. For sure, I want to live. Tell me, put your gun down. Ain't gonna happen.
Headshot! Pięknie! Powiem wam, że ta zmiana postaci dosyć szybko i płynnie działa tutaj. Myślałem, że to będzie gorzej tutaj skonstruowane, ale naprawdę jak dla mnie plus tutaj w tej grze za tą szybką zmianę postaci, dzięki czemu możemy sobie sami pomóc tak naprawdę. No dobra, zostawiam się za zasłoną. Dobra, lecimy sobie. A, kolejne drzwi, dobra. Wow, mamy zimę w GTA. Pierwszy raz widzę zimę w GTA. Czekajcie, najpierw ich tutaj powybijam i zaraz sobie wszystko posprawdzam, ale to jest dla mnie coś mega. Zima w GTA. Jestem ciekawy, czy ona tutaj będzie na stałe, czy... Czekajcie, zostawię się. Jestem ciekawy, czy ona będzie na stałe, czy po prostu tylko w tym takim prologu, w tym takim wstępie będzie się działo, ponieważ my raczej będziemy grali sobie... My sobie będziemy raczej grali tutaj po prostu w dosyć ciepłych klimatach. Więc tym bardziej tutaj w ogóle się nie spodziewałem, że będzie zima. Ale zaraz się pobawimy w śniegu, czekajcie, tylko ich tutaj pozbijam. Oczywiście tak samo jak w GTA 4, w przypadku tutaj... jeszcze jeden chyba. Tak samo jak w przypadku GTA 4 nie mamy autocelowania, możemy pewnie to sobie też wyłączyć. Zobaczcie, co ślady zostawiają w śniegu. Ja idę do górki, idę do... Nie, ja tam mam gdzieś tych policjantów. Idę sobie w śnieg tutaj. Dosłownie czuję się, jakbym pierwszy raz w życiu śnieg widział. W rzeczywistości, ale to oczywiście tylko gra jest. Ale ja cię, mega to jest. Mega, mega pomysł, że coś takiego tutaj jest zaimplementowane do tej gry. Nawet jeśli miałoby być to tylko w jednej misji. Dobra, po wybijaniu chyba wszyscy, chociaż nie, jeszcze tutaj żyje koleś. No oni oczywiście mają tutaj kamizelki kuloodporne, co tym idzie po prostu, no też trudno ich zabić, ale... Mając ten tryb autocelowania, naprawdę to jest wszystko jest łatwe, tylko troszeczkę też dla mnie za łatwe, na przykład dla kogoś, kto już gra na konsoli zdecydowanie dłużej niż rok, to myślę, że nawet, nie wiem, niż pół roku, to takie rzeczy to jest naprawdę tutaj troszeczkę za duże ułatwienie. Ale poczekajcie, pokażę wam te widoki, bo takiego widoku możemy już pewnie nie oświadczyć, bo nie chcemy się wierzyć w to, że w takich mega klimatach, jakie będziemy grali, takich ciepłych bardziej, po prostu będzie możliwość rozgrywki w zimę, więc tutaj korzystam z okazji, pokazuję wam wszystko naokoło, co tutaj się dzieje, bo pewnie też grając byście sobie wszystko oglądali, więc to pewnie aż ciekawi, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, jak płatki tutaj śniegu też z powietrza nadlatują w naszą stronę, ale dobra, tutaj... Też widać, że ślisko na tej drodze. Dobra. Chodzę do auta, bo mnie zaraz tutaj... No dobra, przejmujemy kontrolę nad autem. Jak widzieliście, ono ma te auto ma założone łańcuchy, więc nie ślizga się na tej drodze, a chciałem sobie sprawdzić właśnie, jak tutaj
zachowuje się samochód podczas takiej ślizgawicy, ale no trudno, no, są łańcuchy, więc nie ma się czym przejmować. Co zdążymy? Tam jakiś pociąg chyba jedzie właśnie. Jedzie pociąg, zdążymy? A, jest cutscenka, więc bez problemu się to udało. Ale samochód ładnie rozdupczony tutaj został przez nas. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Kurczę, strasznie ciężko zebrać myśli, żeby cokolwiek tutaj sensownego teraz powiedzieć. Myślę, że przed po prostu zamilknę sobie teraz tutaj, pobawię się w zabijanie tych tutaj policjantów i jakoś ten początek podsumuję wam w końcu tego odcinka. Bo dzieje się naprawdę sporo. Ale ich tutaj jest, masakra. Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. No dobra, naprawdę gra się dopiero zaczyna. To był taki jakby wstęp, który pokazał nam, co działo się 9 lat wcześniej i tak naprawdę klimat już mega od samego początku. Teraz pewnie przeniesiemy się do czasów, kiedy będzie wyglądało zupełnie inaczej, do współczesności oraz do czasów, kiedy jest ciepło bardzo. Oczywiście coś w stylu Miami, tak? Takie klimaty będą przed nami. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out.
I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Oj, miasto jest ogromne, naprawdę rozciąga się bardzo, bardzo daleko. Wszystko to fajnie wygląda. A zaraz oczywiście, jak będzie tylko możliwość zobaczenia, jak mapa wygląda, oczywiście to w sobie otworzę, pokażę wam, jak mapka się prezentuje, jak ten świat jest odległy. No i oczywiście po zakończeniu jakiejś tam misji pojeździmy sobie, zrobimy jakiś taki tryb swobodny, żeby zobaczyć, jak to miasto wygląda. Wow, ale mega auto tutaj. Ratowników. Też niestety pewne rzeczy z daleka się doczytują. Nie wiem, czy to zauważyliście. Mimo że zarówno jedna, jak i druga płyta jest zainstalowana u mnie na dysku. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in there. Man, bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. No dobra, poznajemy kolejnego z bohaterów. Oczywiście, jak widzieliście przed chwilą, oni się jeszcze nie znają. Cała trójka na razie się nie zna, więc pewnie będzie jakiś tutaj wątek, kiedy to oni dopiero się poznają, więc tutaj, jak słyszeliście, pewnie zakusimy jakieś autka fajne bryki pewnie. Więc idziemy zobaczyć, gdzie one są i w jaki sposób mamy je ukraść. Wow. O ja. Te auta wyglądają w sumie jak, no wiadomo, w GTA są podróbki aut, tak? Te auta wyglądają jak, to by wyglądało jak Ferrari, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a to jak Audi. Zobaczcie to, mamy znaczek Audi, ale tylko połowę jego, tak więc to chyba bez tutaj problemów, każdy pomyśli, że to jest Audi właśnie R8, tak przynajmniej mi się wydaje, chociaż z tyłu jest inny, ale no dobra, bierzemy sobie je. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Wow, no nieźle. Nawet możemy sobie tutaj, jak widzieliście, rozłożyć dach. Ja wam to pokażę. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Oh, co on tutaj zrobił? Aha, to jest pewnie koleś, któremu kradliśmy te auto. Czekajcie, odjedziemy sobie, bo tylko podczas postoju mogę ten tak złożyć, ale lepiej wygląda to auto. On nas goni tutaj. I co będzie robił? Wow, on robi zdjęcie! Wtedy będziemy jakiś dowód, że właśnie my... O ja... Aha, nie, myślałem, że zrobił nam zdjęcie i po prostu jakoś tutaj to się wszystko popsuło, ale no trudno, wiemy przynajmniej, że
Gdybym jechał poprawnie, to byłaby taka akcja, że nie dowiedzielibyście, że może nam ktoś, kto ukradnie samochód, komu ukradniemy samochód, może nam zrobić zdjęcie i odesłać na policję. Już dobra. Bobby Big Dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you got a grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, low. Oh, it's like that. For sure, homie. Dobra, jedziemy teraz drugim z autem. Teraz postaram się już tutaj nie zepsuć, ale jak widzieliście, kurczę, fajny myk, że teraz koleś nie będzie nas ścigał, bo wiecie, może się nas bać, że coś mu zrobimy. Teraz w każdym telefonie jest już aparat oczywiście. No więc po prostu może nam zrobić zdjęcie w każdej chwili i wysłać na policję, tak? Let's show these movie people how we do. Remember, this is your Terrier's car. What the fuck? If you want to chunk them things, down this dirty motherfucker. What, I hear you. Jest też naprawdę bardzo sporo tutaj dialogów, przez co mam też ograniczone pole do mówienia czegokolwiek. Nie chcę wam tutaj przeszkadzać, abyście mogli sobie wszystko poczytać. Tak samo ja też chcę sobie poczytać te wszystkie informacje, ponieważ gra jest po polsku, więc można sobie tutaj... Wow! Jeszcze raz! Wow! No nieźle! O, silnik jest. A czekajcie, żebyśmy go znowu nie zgubili. Dobra, już tutaj się nie będę bawił takie rzeczy, potem sobie popatrzymy na wszystko. O, możemy teraz sobie zaświecać tutaj światła w aucie. Nie pamiętam, czy takiego w GTA 4 było, ale na pewno tutaj to jest na plus. Bo w miejscach, gdzie będzie ciemno, z tego można będzie skorzystać i na pewno... O właśnie. Będzie nam łatwiej się tutaj poruszać. O, jesteśmy na miejscu chyba. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. No dobra, uciekamy im i tak naprawdę pierwszy raz zobaczymy, w jaki sposób tu jest rozplanowana ucieczka przed policją, ponieważ o tym nie czytałem nigdy, a mamy różne informacje podane do góry. Czyli jak policja nas goni, to mamy ekran tutaj na... A, jadę właśnie na nich, wprost na policję jadę. Po prostu musimy unikać policji, czyli tych kropek, gdzie tam policja jest, i jak to unikniemy tego, albo gdzieś tam się schowamy, to po prostu oni nas nie będą już gonić i pewnie poszukiwania tutaj zostaną zakończone. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ ciężko jest mi czytać, co tam jest napisane w tym kwadracie i jednocześnie uciekać za policją, ale też... Wydaje mi się, że to, co mówiłem wam, jest tutaj prawdą. Zresztą wy pewnie już wiecie, bo sobie przeczytaliście to, a ja niestety nie mogłem tego dokonać.
Mamy zdecydowanie szybsze auto od policji, więc chyba tutaj szybko. Aaaa! Wow! Dało mi się uciec, czy jeszcze nie? Kurde. Idziemy na parking tutaj. Aha, czyli oni mają takie jakby pole widzenia. I nas teraz nie powinni widzieć. O, widzicie? Tak to mniej więcej wygląda, że po prostu to jest dosyć realistyczne, ponieważ policja ma taki jakby, jak jedzie, to ma takie jakby pole widzenia i jeśli my w tym polu widzenia się znajdziemy, to nie nas ścigną, jeśli nie, no to po prostu jesteśmy w stanie tutaj im ucieknąć. Bardzo fajna opcja, zdecydowanie łatwiej policji się będzie uciekało, tak mi się wydaje. Tu też zauważcie, że miałem bardzo małą, niską ilość gwiazdek, co za tym idzie, po prostu było pewnie łatwo. Jak będzie większa ilość, to będzie śmigłowiec, on też będzie miał większe pole tutaj widzenia. Z tym idzie, będzie trudniej, tak? No tak przynajmniej mi się wydaje, no nie wiem, zobaczymy sobie to, jak będziemy oczywiście przechodzili sobie całą grę. Oto salon samochodowy. Franklin może przyjeżdżać tutaj po misję, czyli pewnie będziemy kraść auto u niego. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure. Okay. How about we fall through, homie? Każda grywalna postać ma swój własny, wyjątkowy pojazd. Jak widzicie przed chwilą, tutaj koleś nieźle wcisnął temu kolesiowi auto. Jakieś tam mają specjalne sztuczki, które są w stanie pod wpływem wysokiego ego kupić auto. No ale dobra, wsiadamy tego mega auta. Wygląda jak Viper, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy jak Dodge, o. This jump change, I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peas eye. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. No dobra, jesteśmy na miejscu, tu możemy sobie przechować auto i pewnie one się regeneruje też. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Pojechał. Takie gadki są niezłe, szczególnie jeśli to jest przetłumaczone na język polski. I no, zdecydowanie większa liczba osób to zrozumie po prostu. Aha, czyli jak położymy się do łóżka, no to po prostu będziemy mogli sobie zapisać grę. W taki sposób to fajnie realistyczny tutaj będzie nam wyglądało. Are you cooking for me tonight?
Aha, czyli tutaj mamy różne misje. Czyli mamy też przyznawany medal za ukończenie gry, misji danej. I zobaczcie, tutaj zepsułem, bo samochód zarysowałem, więc te informacje zniknęły mi tutaj teraz, ale no, zarysowałem auto, więc przeszedłem go na gorszym tutaj poziomie. Tu dziś była apteczka, ale mam chyba pełny pasek zdrowia, więc wszystko jest tutaj ok. Tu jest łóżko tej ciotki zboczonej, o której mówili jadąc autem. Co tu mamy? Tutaj mamy jakąś rupie ciarnię. Kolejne apteczki. Co to było? Jeśli... aha, aby napić się piwa. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej. Coś realistycznie. Nic nie lata, nic nie jest w powietrzu, nic nie wisi w powietrzu. Domek też w sumie niczego sobie. Czekajcie, może się przebierzemy i pójdziemy do fryzjera. Dobra, zobaczymy, jakie mamy stroje. Czarna bluza. Ale też niestety nie wiedziałem o tym, że po prostu... no, że misję wykonuje się na jakiś medal i troszeczkę zepsułem. Będę musiał nas drugi raz uważać po prostu. Ale też pewnie jakąś misję będzie można sobie powtarzać. Aha, tu mamy te różne bluzy, dobra. Czekajcie, bo miałem wybrać chyba tą. Okej, tą weźmiemy. Garnitur, o! Nie mamy garnituru, marynarki też nie mamy. A, dosyć biednie w tej jego tutaj garderobie. Okej, skate'ową jakąś czapkę, bluza z kapturem. A, weźmiemy bluzę do takiego kolesia, bardziej to pasuje, wydaje mi się. Okej, spodnie dresowe, buty. Te weźmiemy, dobra. Koszuli nie będziemy zmieniać. A może możemy wybrać sobie. O, coś takiego będzie, ok, w sam raz. Teraz wyjdziemy sobie. W sumie tego fryzjera już nie musimy iść. O, ty teraz dzwoni. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Dobra, czyli misja, no to wszystko tak wygląda jak w poprzednich częściach GTA, tak naprawdę nie ma co tu się oszukiwać. Te wszystkie opcje wyglądają tak samo, oprócz tego, że mapka jest tutaj w kwadracie. Ten filmik pewnie już długo trwa, więc sobie na tym skończymy i zaraz powinien pojawić się kolejny odcinek. Ja postaram się szybko jak najszybciej to renderować do możliwej dobrej jakości, abyście mogli sobie to oglądać też w fajnej jakości. Myślę, że teraz w kolejnym odcinku sobie po prostu troszkę pozwiedzamy miasto, zobaczymy wszystko, jak to wszystko wygląda tutaj, chociaż jeszcze pokażę wam menu tutaj. Mamy mapę, aha, czyli mapa nie jest odblokowana w całości, dopiero jak przejdziemy, poznamy pewne okolice, to nam się to wszystko odblokuje. Mamy dziennik, statystyki, ustawienia jakieś, o, mamy też możliwość integracji z naszym Facebookiem. Sama gra. Aha, czyli prolog mamy ukończony na 100%, jednak tutaj tą kolejną misję... bez problemu też możemy sobie tę misję po prostu powtarzać, tak więc jeśli chodzi o to, obecnie nie ma dostępnych powtórek ze spotkań ze znajomymi i dziwakami, jeśli będziesz, aha, czyli te misje możemy sobie normalnie, mogę sobie tę misję załączyć i powtórzyć, tak więc żeby przejść potem GTA na 100%, pewnie trzeba to wszystko będzie tutaj jak najlepiej poprzechodzić. Ja też ciekawy jestem, czy jak włączę jakąś misję, to będzie taka opcja, żebym sobie zobaczył, jakie są cele, żeby mogli to sobie wykonywać po drodze. No, jeśli o tą kwestię chodzi, to sobie to wszystko sprawdzimy. Mamy na razie 328 dolców. Tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to tutaj tak to się wszystko po prostu prezentuje. Tak więc dobra, to będzie tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki, które pojawią się każdego dnia. Wydaje mi się w ilości minimum 3, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!